Witam Was, moi kochani, pomału jedziemy z ociepleniem. 20 styropian na pianoklej jadę. Tu mam zrobioną ścianę. Tą w zasadzie góra trzeba będzie wykończyć jeszcze potem, to ona spokojnie tu przyjdzie podbitka z tej strony, ale chcę Wam pokazać, jak to jest rozwiązane też u góry. Pokołkowane po dwa kołki na płytę. Tutaj w tym miejscu wyżej, bo tutaj mamy już krokiew, znaczy murłatę, więc tu nie kołkowałem. Kołkowałem to tu w tym miejscu, żeby do wieńca to przymocować. To jest oczywiście tradycyjnie styropian idzie, no i zostawiona szczelina wentylacyjna w ten sposób. Z tamtej strony przyjdzie ocieplenie od wewnątrz i tak to będzie wyglądać. Kołki, znaczy te oryginalne zaślepki, kupiłem jedną paczkę na próbę, ale już od razu mnie to nie przekonuje, powiem Wam szczerze, z racji tego, że gęstość tego styropianu jest tutaj strasznie lipa, dlatego zrobiłem tą tylną ścianę w zasadzie od tego garażu. No i modernizuję to od razu z marszu, zaraz Wam pokażę, jak to ogarniam, czyli produkuję sobie sam te zaślepki, bo tak, nie chcę takich pierdzielstwów tutaj, powiem Wam szczerze, bo straszna to miernota jak dla mnie, a lambdy mamy 0,31 na tym styropianie, więc tutaj przypuszczam, nawet na tej karteczce nie było żadnej informacji o jakiejkolwiek lambdzie. Oczywiście te wszystkie elementy też po szczeliny popiankowane, to co się robi, chyba co każdy robi, nie ma tutaj żadnej jakiejś tam większej filozofii, ale chcę Wam pokazać, moi drodzy, jak ogarniam te korki, bo to co mówię, no to mnie w ogóle nie przekonuje. Dobra, moi drodzy, mamy te, tutaj Wam pokażę może w ten sposób, jaka jest różnica między moim korkiem a korkiem kupionym, czyli w ten sposób jest to taka różnica. Ja robię na 3 cm tnę styropian, dlatego że wbijając kołek, ta dziura, ten frez po prostu robi tam dziurę na jakąś tam odległość. Zaraz Wam pokażę, bo tutaj przygotowałem sobie jeden kawałek, żeby Wam też pokazać. Czyli korzystamy z oryginalnego tego frezu, czyli taki temat 67, chyba średnica tu jest, o ile dobrze tam wyczytałem, i jest dziura zrobiona w tym miejscu, tak, czyli mamy wyfrezowane. Tak też robimy w styropianie, czyli pierw frezuję sobie, a potem wiercę, bo mam tutaj jakby prowadzenie, nie na odwrót, że pierw wiercę, a potem frezuję, bo te dziury wychodzą różnie. I teraz tak, moi drodzy, oryginalny korek, jak się przyjrzymy, tu może pod światło Wam pokażę, widzicie, jaka jest tutaj ta gradacja tego styropianu, dla mnie mierne strasznie, a tutaj mamy ten korek, który ja zrobiłem, czyli to mam tą samą lambdę. I teraz tak, wciskając ten korek, on jest bardzo luźny tutaj, moi drodzy, więc na piance trzeba go osadzać i czasami też się zdarza, że ta pianka go tam gdzieś wyciśnie. Natomiast te korki, które ja stworzyłem, chodzą bardzo ciasno. Zobaczcie, w ten sposób ciskam i wystaje mi tyle tego korka. Ale uwierzcie mi, ja Wam pokażę to potem na ścianie, że jak wbijecie ten kołek mocujący, to on praktycznie się schowa. Także tutaj zobaczcie, taki czop, który wchodzi na ciasno i w zasadzie nie trzeba już korzystać tutaj z piankowania, bo on jak się wciśnie, to mamy szczelne tutaj połączenie w koło i w ten sposób to wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak to ogarniam. Będziecie mogli sobie zrobić sami też i z odpadów z tego styropianu, z którego pracujecie. Wtedy macie 100%, że z nim nie będziecie mieć efektu biedronki na ścianie. To jest taka moja jakby porada dla tych, którzy gdzieś tam będą sobie sami próbowali ogarnąć, bo firma przyjdzie Wam zrobić, to gwarantuję Wam, że wpierdzieli Wam takie dziadostwo. I w ogóle jak się to przełamie, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze mało tego, moi drodzy, to jest też pierwszy próbny ten korek, ale tutaj widzicie, te ziarno jest znacznie gęstsze. Tu jest takie strasznie rzadkie, więc no do dupy za przeproszenie, no i tyle, no co Wam będę gadał po męsku. Jak to mówią, sorry, ale o chuj to roszczać, bo takie coś, powiem Wam, jak widzę, to mnie jest, nie wody odchodzą po prostu. Dlatego idę w swoje korki. Będę robił swoje korki i tyle. Choćbym miał zrobić 1000 sztuk, choćbym miał zrobić 5000 sztuk, to zrobię, a nie będę dawał sobie dziadostwa. I teraz tak, moi drodzy, takich zestaw tych koreczków, ja Wam pokażę, bo ja to już sobie narobiłem troszeczkę do tego worka, w którym byłem. Który miałem, widzicie, tutaj jest, czekajcie, może do światła Wam to pokażę, ten zestaw, który gdzieś tam kupiłem,
jest to coś takiego. Nie ma tutaj żadnych danych, jaka tu jest lambda, jaki to jest styropian. Ty pisze tylko, że grafit 100 sztuk. I za te 100 sztuk, moi drodzy, dałem 34 zł. No szczena mi opadła na podłogę. Nie chodzi o to, że ktoś jest, wiecie, sknerą czy coś, ale jak mam kupić 1000 korków, to wychodzi 340 zł, więc może gdzieś tam na internetach będzie dużo tańsze, ale u mnie w lokalnej hurtowni tyle to kosztuje, więc wziąłem na razie 100. Tamtą ścianę zrobiłem już z tych korków. Z tyłu mam ją zrobioną, natomiast tutaj resztę już będziemy jechać z tych, które ja będę robił. Zaraz wam pokażę, jak to ogarnąć. Mało tego, jeżeli wsadzimy, no macie skalę porównawczą, to mamy raz tyle jakby przytkany ten korek nasz, ten kołek plastikowy, czyli chodzi o te kołki, które mocujemy, coś takiego. Mamy to przytkane przynajmniej o 100% bardziej, tak? Czyli jak przyłożymy, to mamy dwie grubości tego materiału, który gdzieś tam kupujemy w tych paszkach. To też nie wygląda źle. Nawet wam powiem, lepiej jak oryginał. Dobra, pokażę wam, jak to ogarnąć. Dobra, mamy gdzieś tu jakiś odpad z styropianu. Coś tam wycinałem z tego, więc zostało mi. To było jeszcze, jak robiłem tutaj te góry. Takie mieliśmy elementy, które musieliśmy gdzieś tam do skosa podecinać. Został mi ten styropian, więc tutaj ustawiłem sobie deskę na 3 cm, czyli jak przyłożę tutaj w ten sposób, to ta linka, ten drut, który się nagrzewa, mamy tutaj 3 cm i możemy sobie spokojnie jechać teraz podocinać. Troszkę to trwa, wiadoma sprawa, ale coś za coś, tak? Czyli w zamian otrzymujemy produkt, myślę, bardzo dobrej jakości, a przede wszystkim ten sam materiał, który mamy, który dajemy na ścianie. I to jest jakby dla mnie najważniejsze, reszta się nie liczy. A pamiętajcie, że robiąc dla siebie, nie stosuję nigdy kompromisów, nawet jak robię u kogoś, to też nie wiem, czy nie poszedłem w tym kierunku, żeby przygotować właśnie w ten sposób te korki na ocieplenie. Jest to troszeczkę roboty, jestem tego świadomy, ale też jestem świadomy tego, że mamy produkt taki, jaki chcemy. I mamy paski 3 cm i wykorzystuję to, widzicie, w ten sposób i następny. Ile tam wyjdzie potem z tego, z tych korków, no to wyjdzie. Ile tam uda się zrobić, zaraz zobaczymy. Robię to takim frezem, też zaraz wam pokażę, tylko jeszcze tego utnę, żebyśmy mogli to ogarnąć na spokojnie. No i z takich kawałków, raz, że mamy wykorzystany materiał gdzieś tam jeszcze dodatkowo. Takich małych śmieci łatwiej się pozbyć niż takich ewentualnie większych kawałków, gdzieś tam do worka wrzucić do śmieci, nie ma problemu. Natomiast takie kloce wielkie, no jest to problematyczne. No i mamy, widzicie, w całości po 3 cm takie, no nazwijmy to odpad. Ja tutaj mam, widzicie, porobione. Jest to taki temat. Kupiłem to za 50 parę złotych w Aldi, chyba to się nazywa, czy nie wiem, gdzieś to tam Aldi, może i Aldi. Nie Aldi, chyba nie Aldi. Mniejsza z tym, ale kurde, już przypomnie mi się, to wam powiem. No i dobra, i tutaj taśmą sobie zaznaczyłem głębokość mojego frezowania. No i jadę w ten sposób. Czekajcie, wyłączę się, bo chcę potem przejrzeć ten film, czy to się nagrało, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Dobra, spróbuję wam to nagrać. Czyli frez w ten sposób i na wysokich obrotach. I nie dojeżdżam do końca. Widzicie, jak przegwałcę, znaczy jak przelecę, to jest potem problem, ale to bez problemu idzie w ten sposób sobie powyciągać, widzicie, i mamy już te korki. To, że tam jest jakiś taki kawałek, nie szkodzi. Dobijając to do ściany, to i tak samo się tam straci, ale muszę się teraz tego pozbyć ustrojstwa. Czasami się zdarzy, że gdzieś tam to po prostu za głęboko mi wjedzie, ale ogólnie chyba wiadomo, o co chodzi, czyli taki jest produkt jakby oryginalny. Ile dam rady wykorzystać z jednego placka, to wykorzystuję.
to tu może jeszcze jeden zrobimy. I to widzicie, w ten sposób można sobie spokojnie narobić tych koreczków. Teraz tylko wystarczy to powypychać. Także chwila roboty, nie trwa to jakoś tam arcy dużo czasu nie zajmuje, a możemy sobie narobić tych kołków, znaczy tych korków. Co ja z tymi kołkami? No i to potem wyeliminujemy do śmieci. Wiem, że będzie bałagan, że będziecie pisać, że to przerost formy nad treścią, coś tam. Ja uważam, że jest to skuteczniejszy sposób, raz, że głębiej. Zresztą zaraz wam pokażę, tam jeden kołek wykręcimy, to wam pokażę, jak to się demonstruje, demonstrować będzie na żywym organizmie. Dobra, mam tutaj, przewierciłem trzy, żeby wam pokazać, czyli jak wbijamy kołki, trzeba troszeczkę go doklepać i musi dociągnąć w zasadzie nam do... O, w ten sposób. On zawsze troszeczkę się tam wbije, moi drodzy, bo on musi nam złapać ten styropian, no inaczej będzie lipa. Także chcę wam tylko pokazać to na tych trzech, może... O, widzicie, i on zawsze tam pociągnie kawałek dalej. No i teraz weźmy te korki, tu sobie przygotowałem, żeby wam tylko zaprezentować. Czyli tutaj już nie będzie żadna piana skakiwać na ciasno. No i tutaj możemy, widzimy, że możemy przykładowo zrobić ciutkę mniejsze, tak? Czyli o te pół centymetra spokojnie mogę się pokusić. Przestawię sobie tą maszynkę na 2,5 cm, ale takie starcie potem tego nie stanowi jakiegoś problemu, widzicie? O, mamy gotowe, czyli żadnej pianki tu nie daje, nie aplikuje, siedzi jak ta lala. Też to jest na korzyść, że nie trzeba piankować, pieprzyć się z tym, wciskać, kombinować, tylko od razu mamy gotowca. No i mamy ten sam styropian, który mamy tam na tym na ścianie, tak? Dobra, zmienimy sobie to na 2,5 cm, nie na 3, żeby w zasadzie tylko tam liznąć potem tą tareczką. Jeszcze średnica, jaka tu jest, moi drodzy, to jest chyba ta największa, 69 mm. Zaraz wam powiem, bo tutaj gdzieś pisało, od jakiego to jest, do jakiego. 70 chyba 3, ta największa z tego, z tej paczki w Akszonie, żebym to kupił. O, teraz mi się przypomniało, tam to kupiłem za 50 parę złotych. Jest to do metalu, do drewna. Zmienię sobie to na 2,5 cm i zamkniemy tamtą ścianę, zewnętrzną, siatka, klej, ale czekamy też na rolety. Dzięki wam, moi drodzy, za podpowiedź, bo zdecydowaliśmy się z żoną na rolety. Zakładamy wszędzie rolety, na każde okno. No i będą z silnikami normalnie elektryczne, bez tych sznurków do ciągnięcia. Myślę sobie, że będzie to dobry wybór, bo jak tu przejdzie słońce z tej strony, bo słońce leci nam, rano jest tutaj, tu jest praktycznie cały dzień, a na koniec tam zachodzi. Więc tutaj jakby no jest, czuć było to ciepło, będzie, myślę, wykorzystywane w tym miejscu, żeby przysłonić troszeczkę przed tym słońcem. Także dziękuję wam bardzo za podpowiedź, dużo było komentarzy, jeżeli chodzi o te rolety, i większość z was pisało, żeby wybrać właśnie z silnikami elektrycznymi, nie takie ręcznie ściągnięte, tylko z silnikami, więc takie też już w zasadzie są zamówione, czekamy, za jakiś czas mają być na miejscu, no i będą rolety, zamkniemy tą ścianę, siatka, klej, żeby ten grafit nam na słońcu za długo też nie przebywał, bo podobno źle to gdzieś tam wpływa. No nie wiem, być może tak, być może nie, ale będziemy starać się to też tak przygotować. No dobra, moi drodzy, także tyle z tym odcinku. Myślę, że coś wam ciekawego pokazałem. Rzecz, którą możecie sobie sami ogarnąć, także miejcie się, do następnego. Możecie oczywiście pisać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy to gra warta świeczki, czy nie. No ja osobiście uważam, że jest to gra warta świeczki, chociaż każdy ma swoje zdanie i niech tak już to zostanie, niech się tam, wiadomo, sprawa, o co chodzi. Także tyle w temacie, miejcie się, do następnego.